Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy zjednoczona łuże prawica remontuje ten gmach, poprawia tę architekturę państwa socjalistycznego, post-PRL-owskiego, eurokołchozowego, poprawia, naprawia, kładzie łatę na łatę, a i tak wszystko, rzecz jasna, wali nam się na głowy. Bardzo dobrze się składa, że miałem okazję w poprzednim punkcie nie doczekać się odpowiedzi ze strony pana ministra Szweda. Mamy zatem wyjaśnienie. Nie, nigdy, przenigdy nie bierzecie pod uwagę demontażu tego systemu i to tak na miękko, delikatnie, przez wprowadzenie po prostu dobrowolności oskładkowania na ZUS. Nie, to się po was nigdy nie pokaże jako grupa rekonstrukcji historycznej sanacji. Musicie trzymać się pryncypiów socjalistycznych. Ale zważcie, że są to pryncypia socjalistyczne o dłuższej jeszcze tradycji bismarckowskiej. Mianowicie to Bismarck pierwszy przymusił swoich obywateli poddanych Cesarstwa Niemiec do tego, żeby weszli do tego salonu gier, do tej fałszywej, ustawionej szulerni. Za jego czasów robotnik nie żył przeciętnie dłużej niż do 40, więc system zgarniał. Teraz ludzie, chwała Bogu, żyją nieco dłużej. No i oczywiście płynność finansowa jest już nieosiągalna, stąd rokrocznie dolewamy do tej studni bez dna, dolewamy równowartość na przykład naszego budżetu obronności, albo też równowartość tego, co w tym roku przeznaczacie plus minus na przesiedleńców z Ukrainy, uchodźców, ofiary wojny i niekoniecznie tylko wojny. Sumy niebanalne. No i wciągacie do tego systemu kolejne pokolenia i to wyczerpuje w ogóle znamiona przestępstwa, szanowni państwo. To jest kryminalny delikt, mianowicie nakłanianie, przymuszanie podstępne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kto łoży na ten system, potem doczeka się tego, że będziecie mu rokrocznie rewaloryzować i będziecie się sprzeczać tutaj z lewicą z lewej strony, wy prawica z prawej strony, będziecie się sprzeczać kto lepszy, a w gruncie rzeczy przecież wart pac pałaca. Ci, którzy do tego systemu wchodzą, niech porzucą wszelką nadzieję. Jaki system zapewnić może bezpieczeństwo socjalne? No po prostu normalne życie, rodzina wielopokoleniowa, dzieci, szanowni państwo. No ale kogo w tej sytuacji stać na to, żeby przytomnie w ogóle planować jakieś normalne życie w tej sytuacji, w której wy utrwalacie stan socjalistycznej nienormalności? Powiadam, delikt kryminalny, wyłudzenie, w gruncie rzeczy podstępne, oszustwo. Tutaj dzisiaj przez Wysoką Izbę idzie ustawa, w której walczycie z oszustami, akwizytorami, domokrążcami, którzy wciskają starszym ludziom jakieś zakupy, których potem można żałować, bo się przepłaciło. No ZUS to jest właśnie taki zakup. To na was trzeba takiej ustawy, na was oszuści podstępnie wyłudzający od starszych ludzi co? Ich głos w wyborach, który wam z kolei zapewni prolongatę, tego się spodziewacie, na kolejne pokolenia. My, Konfederacja systemu ZUS, piramidy, bismarckowskiej piramidy finansowej, nie popieramy. Dziękuję bardzo. Chciałem w imieniu swoim